Dobra jest, wytrzyma! Witajcie! Co tym razem? Tym razem kolejny skarb wyciągnięty z szopy przy okazji wielkiego sprzątania. Wóz konny, przystosowany już do ciągnika. Ja go pamiętam, ale to za młodego łebka, bo on ma tyle lat, a może i więcej. Ale powiem wam, fajna sprawa, tylko nie wiem, czy on jest kompletny. Ja tu już kminię parę godzin, jak go złożyć. To nie są proste rzeczy. Zaraz tu obadamy sprawę. Także ten. Tutaj jest takie coś naprzód, a tutaj jest jeszcze, to się chyba sfora nazywa, do łączenia tych dwóch części wozu. Tylko mi się wydaje, że ona nie była używana. Właśnie tak kminie, ale myślę, damy radę. O, zacznę od tej właśnie sfory. Pokażę wam, o co tutaj mi się wydaje, że biega. Wiecie, tu wszystko pewnie ma swoją nazwę, no ale tu już coraz mniej się takich rzeczy używa, więc mi się wydaje, że to jest tak. Jakoś tak. Załóżmy. I te dwa elementy łączy się w ten sposób. I to jeszcze musi wejść o tam. Coś takiego. Coś takiego, kolego. Także tak. Powiem wam, no właśnie, bo ja mówię, że to było nieużywane, przynajmniej przy tym wozie, bo to nie pasuje. Trzeba by było tam jakoś podpiłować na końcu, bo odjedziemy kawałek. O, jak ładnie. To nie chcę tam wejść właśnie, bo jest za duże. Więc przy tym wozie to na pewno nie jeździło, przynajmniej tak mi się wydaje. A jeszcze, zobaczcie, tutaj jest o to. Wyjmiemy to, dźwigniemy to, postawimy tak, jak powinno być. O to. I tu jest jeszcze, a taki, takie zabezpieczenie. Widzicie? To robi za ten element tak jakiś skrętny, że po prostu koła skręcą, a to zostaje w tej pozycji, nie? Żeby się to wszystko działało. I tu musi być otwór, którego nie ma. Ja tylko zacząłem wiercić. Zobaczyć, czy się w ogóle przewierci, bo nie mam wiertła do drewna, ale to już mniejsza z tym. Zobaczcie. To wchodzi tam. O, i to właśnie bierze się do góry. I to musi tam wejść, taki zaczep, nie? Dlaczego on nie jest wywiercony? Może tylko sobie ktoś po prostu naszykował to na przyszłość, a już wóz nie był potrzebny i się tym nikt nie zajmował, nie? No mam nadzieję, że tego nie zepsuję i wywiercę w odpowiednim miejscu ten otwór. Tak jak zacząłem, myślę, że będzie dobrze. Ale kto to wie? To co, wywiercimy, zobaczymy. Może pójdzie. A tu damy takie większe. Kurde, da radę chyba. O, przeszło. Widzicie, jak ładnie? A tu tak.
Teraz przeszło. O! Niestety, ale trzeba wyjąć to wszystko, bo zaraz wam pokażę, co jest. Tu już jest pęknięcie, więc trochę niebezpiecznie by było tak jeździć. Chociaż może by wytrzymało. Jak myślicie? Wytrzyma? Wytrzyma, ale tutaj jest taki skręt i tu ma za mało podcięte. Dotąd gdzieś powinno być. Trzeba tu piłą motorową wyciąć. A to się złapie na trytytkę. To. O, teraz będzie chyba sporo lepiej, jeśli chodzi o promień skrętu. I jeszcze tutaj to podciąłem, żeby tam weszło elegancko. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze robię. Teraz obadamy promień skrętu. Promień skrętu wygląda, że się zgadza. Dlatego to podcinałem tam. Jarek, ale to powinieneś od nowa zrobić, bo to się wymsknie, pęknie tutaj, rozszerzy się to i wyleci. Zobaczymy, może nie wyleci. O! O! Widzicie? Teraz by można było podstawić coś pod te dwa koła tu z przodu i stuknąć dużym młotem. Może by się nabiło. Żeby chociaż trochę weszło. Pozdrawiam pana Franciszka i całą ekipę Retro Traktor. No, pan Franciszek to by mi tutaj pewnie pomógł trochę przy tym i powiedział, o co w tym biega. Nie, no trzeba podciąć jeszcze. Nie ma co, podetniemy jeszcze. Bo już robota ładnie idzie, trzeba zrobić fachowo. Tam z przodu zrobiłem fachowo, to i tutaj się na pewno uda. O! Chyba jest postęp. Jest postęp. O, teraz da się tutaj pięknie. Teraz tutaj będzie można czymś zablokować, żeby nie uciekło, żeby się wóz nie rozjechał. Można zrobić coś na zawleczkę nawet. O! Wiecie, od czego to jest? Od prądnicy. Element. No i dobra, może być i takie coś. Chociaż na razie nie będę tym nic ciągał, takiego dużego. No i mamy wóz złożony. Dla pewności jeszcze tu powinny być takie klamry, podejrzewam. To zamiast klamr, bo nie mam, damy linkę samochodową. Gdzie ta linka jest? A, przy ciągniku. Żeby się tylko
Nie rozjechał. No i mamy wóz. Wóz albo przewóz. O, teraz zobaczymy, jak on skręca. O, i ten element się rusza. Tylko jeżeli ona leży tak. A, to jak są duże koła, to musi leżeć na środku, żeby przy skrętach nie zawadzało. Oto. Przejedziemy się, zobaczymy, jak się jedzie takim czymś. Tylko najpierw Jarek napompuje. Co wy na to myślicie? Napompować? Trzeba napompować, bo 30 lat nie było pompowane, a i tak koła powietrze trzymają. Jednak koło, jak na słońcu nie stoi, tylko w cieniu, to wytrzyma sporo. Przecież te opony to mają lekko z 50 lat. I one by pasowały do tej przyczepy, to co mi ucieka powietrze właśnie, bo widzę na 6 śrub, to ten sam rozstaw. Do tej, co mi studenci pomagali robić to koło. Pozdrawiam. Ale Jarek złożył wóz. Kurde. A, no i w lesie to się wyjmuje. A może byśmy wrzucili jakiegoś chojaka? Co wy na to myślicie? No i to tak chodzi. To robi za obrotnicę, czy jak się to nazywa w przyczepie. Zobaczcie, taki kawałek metalu, to się jedno ślizga na drugim i że to działa. Tu tylko powinienem zrobić to od nowa, bo to może pęknąć. Na pewno pęknie. Chociaż, zobaczcie, jak leży na tym kawał solidnego drewna, takiego bala załóżmy, metrowej średnicy, to ono jak jedzie, to sam ten bal go trzyma. Robi jakby zaśpięcie za to. Więc tu podejrzewam, nie ma jakichś większych bardzo obciążeń. Oj, bym się zabił o piłę. O, to pewnie służy do tego, żeby to szczepić. To jedno z drugim. I w zależności, jakie drewno było w lesie na długość, to po prostu tutaj się tym regulowało długość wozu. Ja to przynajmniej tak widzę, na to teraz patrząc. Czyli większe koła, dobra sprawa, bo można dużo narzucić, ale znowu jest wyżej. O, kolejny skarb, jaki znalazłem. Krzesło od malucha, fotel, nie krzesło. Kiedyś to było. Z której to strony? A. O, ile jest? A, tu jest z tej strony, chociaż tyle. Słyszycie, jak idzie? To są te niebezpieczne koła na tych pierścieniach. Jak ma tyle lat, ile może być? No, ponad 50. Więcej, to są 50 lata. Z 70 pewnie. Musiałem wymienić tutaj zaworek. Zobaczcie, co zostało z uszczelki. Syczało. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale teraz właśnie sobie przypomniałem, że no nie włączyłem kamery. Ale zobaczcie, jak już tutaj jest po tylu latach, ile tylko gumy zostało. Wszystkie koła muszę posprawdzać, bo może z większości po tylu latach nieużytkowania może uciekać. Najlepiej by było wszystkie te zaworki zmienić na nowe. Znalazłem sposób, jak wzmocnić tutaj to pęknięcie. Powinno takie coś wystarczyć. Coś słabo idzie. Wiertarką się doteguje. Ty dziadu, ty. Starczy na jedno tam. Dobra, pchamy. O, zawadziłem o traktor. Jeszcze za mało trochę wyciąłem. Albo po prostu tylko tak można skręcać. Nie wiem.
odepnę traktor, zobaczymy jak to będzie się jechało z tym. Biorę zakręt, żeby nic nie uszkodzić. Póki co wóz w całości jest, zaraz wam pokażę. Jeszcze się nie rozleciał. No i jak jest? Fajnie? No to dobrze. No jesteśmy tu, gdzie kabinę zdejmuję, między tymi drzewami i zakładam. Spróbuję tutaj cofnąć. Zobaczę jak się nim cofa. Zobaczcie, co zostało z tego zabezpieczenia. Złamało się. Dobre, nie? Za słabe to było. A gdzie jakby tu dać obciążenie? Jarek, wrzuć na to jakieś drewno. Mówicie? Kurde, no można wrzucić, tylko że wozem nie bardzo można jeździć po drodze, żeby na tartak na przykład coś zawieźć z traktorem, bo wóz jest typowo do konia, z tego co się orientuje w tych przepisach. No ale dobra. Specjalnie dla was coś wrzucę. Odpalamy 60. Ona będzie potrzebna do tej akcji, bo to kawał kłody jest. Trzeba zapiąć wędkę. Po prostu zrobimy tak, jakbyśmy byli w lesie. Taką akcję. Wrzucimy na wóz kawał drzewa, jak ja to mówię. Kawał kłody. W 30 mam lepiej obcykany podnośnik. By mi to lepiej na pewno poszło. Ale 60 mocniejsza, to niech 60 zdycha przy tej robocie. Co ja jeszcze potrzebuję mieć? Zawleczki mam, to mam. Jedziemy po kłodę. Trzeba sobie tu najpierw posprzątać, Jarek, i dopiero podjeżdżać. No, jak zwykle macie rację. No i jak? Kawał drewna, nie? Żeby się to bardziej w górę dało podnieść. Zrobiłem taką przedłużkę z tego wariata. Zobaczymy jak teraz pójdzie wysoko. O, koniec. Na razie trzeba odpiąć, przestawić się traktorem.
Wszystko jest już prawie dobrze. Ostatnie szlify i będzie wrzucone. Wiecie, chodzi o to, żeby nic nie zepsuć i żeby się nic nie stało, nie? Złego, bo szkoda by było. No po prostu teraz tak, tym trochę cofniemy zestawem i tu trzeba zrobić jakąś przedłużkę, żeby wyżej podnosiło, tylko to będzie za słabe chyba. Za duży ciężar jest, żeby to zrobić z tego. Muszę coś innego wymyślić. Ale damy radę! No wychodź! No lepiej by było, jakbym jednak złapał za koniec bardziej. O tak! O to. Tak, będzie miał lżej podnosić. I tył powinien być lekki, to może bym na tym go podniósł. Jak myślicie? Na takim długim punkcie wychyleniowym. Może by poszło. Czy się skrzywi, jak myślicie? Tylko ten łańcuch jest wtedy za długi trochę. Aby go skręcić, nie można skręcać jarek. Oj tam. Skręcić dziada i to nie jest ciężar przecież. Rękami bym to podniósł. Żeby to się źle, aby nie skończyło jarek. Dobrze będzie. Musi być dobrze. To nie jest urlop czy tam wakacje gdzieś, żeby coś się stało. Próbujemy. Żeby baterii starczyło. No tak to jest właśnie bez ręcznego. Trzeba gasić, żeby coś zrobić. Takie życie. Się nic nie poradzi. Dobra, najwyżej się złamie ta rurka. Może mnie nie zabije, nie? Widzicie, co się dzieje? Kurde, krzywi rurkę. Pomysł dobry, ale ta rurka za słaba. Rurka, to nawet nie jest rurka, tylko to jest... Ale to ją się naprostuje potem. Kurde. Ale lipa, Jarek. Aj. To się naprostuje, tu nie ma płakać co ten. Ale zamierzenie słuszne, bo podnosić podnosi. Jakąś mniejszą przedłużkę po prostu wystarczy dać. Mam już rurkę przedłużającą. Może nie wyleci. A może nie wyleci. No to cyk. To. Kurde. Może tam do tyłu i pójdzie. Najwyżej spadnie. No. Patrzcie, udało się. Wiedziałem, że tak będzie. Teraz muszę sprawdzić, czy się to nagrało. Kurde! Trzeba szybko przemieniać łańcuch na tą stronę. Kurde. No ale cieszy, jak się takie rzeczy udają, to cieszy człowieka. Chyba tak to było. Dobra, i szybko podpinam tą stronę. O, tak będzie dobrze. Będzie dobrze. Znowu tak skręcam. Trzeba się tylko dobrze ustawić.
trzymam za koło, może nie poleci. To. Zobaczymy, co z tego będzie. No, tak średnio mi się to widzi. No dobra, ale przed. Tylko, że za bardzo naprzód. No, tak zrobić. Na moją stronę. Albo po prostu ruszyć traktorem można też. By było chyba najprościej. Ruszyć tamtym traktorem. Może pójdzie wtedy taką operację wykonać. Kurde, co to się stało? Coś mi strzeliło w plecach chyba. Tu żeby tylko był tak tylko. Co ty, Jarek, mówisz? No dobrze mówię. O, dam na luz, sam pojedzie. Widzicie? Jaka technika? O kurde. Za bardzo opuściłem, ale już trudno. Teraz trzeba by było zrobić właśnie tak, żeby on jechał na środku. Ja nie wiem, jak to się kiedyś robiło. Że on trzymał się na środku, tak jakby. Jak się go tutaj wiązało, czy coś. Żeby on się tak nie bujał od lewej do prawej. Chyba, że one miały się tak bujać od lewej do prawej. Kurde, czy strach podchodzić? Nie, tam. Teraz wóz. Już się po prostu, sam wóz się trzyma na tym baliku. Ten balik jest jego najlepszym łącznikiem. Także tutaj, że taka jest śrubka, to 5 km to się przejedzie. Chyba. O, to. O tak, i teraz to już nic się nie stanie. Teraz jest bezpieczeństwo, BHP i wszystko, co tylko może być. To, tego trójkąta. I zaraz się przejedziemy z ciężarem. No i jak? Fajnie, nie? Fachowa robota, fachowe maszyny, fachowe bolce. Tu jest też mistrzostwo świata, będzie dobrze. Trzeba dobrze zawiązać, bo bezpieczeństwo to podstawa tego wszystkiego. Próbuję to tak zrobić, żeby to było na środku, ta kłoda. Tu się rozpięło. Ja czasami właśnie jak się samochodem jedzie, to widać, jak jadą te zestawy z drewnem. Te duże ciężarowe, nie? To tam w ogóle nie ma jakby łącznika. Tam widzę, tylko idzie jakiś przewód czy coś. Zawsze mnie to interesowało, o co chodzi. Bo praktycznie to jest tylko do ozdoby. Testujemy zestaw. Związane, zabezpieczone. Cyk. Paliwo odpalamy i zobaczymy, czy to wytrzyma. O, ta. O, muszę do przodu najpierw. No, jedzie. Jeszcze się nic nie rozleciało. Dobrze jest. Do tyłu.
wiemy. Tylko właśnie pokażę wam, o co mi chodziło. Jak zrobić, żeby się po prostu to tak nie kręciło, nie? Ale jest okej. Zobaczymy tylko, czy tu nie wypadło. Nie, trzyma się. Fachowa robota. Ustawiać spod kąta. No ale wóz Jarek złożył. Może nie spadnie ta kłoda. Śmiesznego jest taka scena, jak wjeżdżają na most i tam jeden mówi: dobra jest, wytrzyma. Ja mogę powiedzieć tak samo: dobra jest, wytrzyma. No i koniec, słuchajcie. Zestaw wytrzymał. Stawiam go tutaj i pomyślę, zadzwonię na tartak, zobaczę, co mi powiedzą. O kurde, żeby na rower nie wjechać. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało, więc co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Nie, jednak stwierdziłem, powiem wam, że to powinno być zblokowane, żeby to się nie ruszało jakoś, tylko no nie sznurkiem, tylko czymś lepszym. Tak mi się wydaje. Kłoda się powinna tu sama ślizgać na tym, bo tak to będzie źle. Ale tak, to jest ok, poza tym.